Cześć, witamy Was w 20. już Kurierze Akademickim. W tej posesyjnej atmosferze przygotowaliśmy dla Was coś specjalnie na ten czas. Piaszczyste plaże czy wysokie górskie szczyty. Podpowiemy Wam, jak się tam znaleźć. Na pewno przyda się znajomość języków obcych, a aparat fotograficzny również okaże się niezbędny. O tym wszystkim już za chwilę. Student na emigracji. My się wybieramy do miejscowości Eskişehir w Turcji. Język nie taki obcy. Studenci różnych innych kierunków, no to już jest osobna historia. Obiektywie. Fotografia teraz staje się troszeczkę modna, ludzie robią zdjęcia wszystkiemu i wszędzie. Niektórzy lecą tam, żeby zwiedzać zabytki, inni w poszukiwaniu ciszy i wypoczynku. Studenci natomiast łączą jedno z drugim, dodając do tego nowe znajomości i doświadczenie. O czym mowa? O programie Erasmus, który daje możliwość wyjazdu do jednego z kilkudziesięciu krajów Europy. Wraz z początkiem letniego semestru naukę w poznańskich uczelniach rozpoczęła nowa tura Erasmusów. Poznań jest drugim w kolejności miastem pod względem przyjmowania zagranicznych studentów. Mamy ponad 700 umów bilateralnych, tak zwanych erasmusowych, z najróżniejszymi uniwersytetami w Unii Europejskiej, ale też w kilku krajach spoza Unii Europejskiej. Studenci mogą wyjeżdżać na semestr lub na rok. Na każdy miesiąc pobytu otrzymują dofinansowanie z budżetu Erasmusa. Jest to dofinansowanie od 340 do 500 euro na miesiąc, w zależności od kraju pobytu. Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego bądź języka kraju, do którego chce się wyjechać. Przechodzą przez rekrutację na wydziałach, następnie jak już dostają nominację, możliwość udziału w programie Erasmus, ubiegają się o udział w takim programie na danym uniwersytecie, z którym oczywiście tamten wydział ma podpisaną umowę. Każda uczelnia wyznacza indywidualne terminy rekrutacji, dlatego najlepiej śledzić strony wydziałowe. Na Uniwersytecie Medycznym wciąż otwarta jest rekrutacja na wydziałach lekarskim i farmaceutycznym. Rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym jest już zamknięta. Osoby przyjęte do programu odbędą przygotowujące do wyjazdu kursy językowe. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego muszą śledzić terminy egzaminów językowych, natomiast na Politechnice Poznańskiej każdy wydział przeprowadza osobną rekrutację na podstawie wewnętrznie ustalonych zasad. A co do powiedzenia mają ci, którzy pomyślnie przeszli całą procedurę? My się wybieramy do miejscowości Eskişehir w Turcji. Jest to miejscowość wielkościowo podobna do Poznania. W zeszłym roku był już tam nasz znajomy z roku i powiedział nam to i owo. Nawet dostałem od niego ten oto rekwizyt turecki. Żeby wziąć udział w rekrutacji na Erasmusa, musieliśmy wypełnić szereg aplikacji, m.in. złożyć CV w języku angielskim, biografię również w języku angielskim. Myślę, że to jest warte uwagi i każdy, jeśli lubi podróżować i lubi poznawać nowych ludzi, to powinien spróbować takiego wyjazdu. Estera i Mateusz do Turcji już polecieli. Dla tych z Was, którzy taką przygodę chcieliby przeżyć, sprawa jest otwarta. Pilnujcie terminów, szlifujcie języka, wtedy nic nie stanie na przeszkodzie, by przez jeden semestr poznawać uroki wybranego kraju. Nauka języka obcego jest bardzo wymagająca, zwłaszcza gdy uczymy się więcej niż jednego. Nie jest to jednak niemożliwe, lecz popularne wśród studentów. Wcześniej sprawdzaliśmy, jak obcokrajowcy radzą sobie z nauką języka polskiego. Tym razem postanowiliśmy wziąć pod lupę polskich studentów posługujących się językami obcymi. Co z tego wyszło? Znajomość języków obcych to umiejętność, którą nie każdy może się pochwalić. Zdarza się, że umiemy pojedyncze słówka i zwroty, ale najczęściej to za mało, by móc bez przeszkód porozumiewać się z innymi. Excuse me, do you speak English? Not very well. Bye. I speak very... my English isn't good. Dla wielu studentów obca mowa to jednak nie przeszkoda. Well, I had one lecture only and I've got some oral classes right now. And what are you doing now? I'm checking Facebook, I was calculating my average. Predyspozycje i talent do nauki języka są nieocenione, ale aby móc pochwalić się jego znajomością na wysokim poziomie, potrzeba wielu godzin intensywnej pracy. Wie to Alicja, która biegle posługuje się czterema językami obcymi.
To jest zdecydowanie kwestia czasu, bo nauczyć się można do tego samego poziomu na różne sposoby. Także można, prawda, siedzieć i po prostu się uczyć, a można z drugiej strony wyjechać i po roku mówić perfekt w jakimś języku, nie? Także to jest kwestia tego, ile czasu po prostu nam to zajmie. Studenci różnych innych kierunków, no to już jest osobna historia, bo no, są ludzie, którzy, prawda, zdali maturę tam, no bo jest wymagana matura na poziomie podstawowym angielskiego, a tak naprawdę to nie są w stanie się dogadać w najprostszych codziennych sytuacjach. Każdy, kto chce rozpocząć naukę wybranego języka, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tego języka potrzebujemy, tak? Jeśli chcemy wyjechać za granicę i tam się porozumieć, jeśli chcemy pomóc cudzoziemcowi na ulicy, myślę, że wtedy taka komunikacyjna znajomość języka angielskiego, umiejętność wskazania kierunku, zakupu pewnych rzeczy tutaj, i wtedy myślę, że spokojnie można pomyśleć o szkole językowej. Według portalu Student News najpopularniejszy jest język angielski. Wyraźnie mniejszym zainteresowaniem cieszy się język niemiecki, rosyjski, hiszpański i francuski. Ponadto poza angielskim, im słabszy jest poziom opanowania języka, tym więcej ludzi deklaruje jego znajomość na takim właśnie poziomie. Studenci, żeby poprawić swoje umiejętności, mogą przy okazji zrujnować swój budżet. Jakie nastawienie do nauki jest najlepsze oraz czy powinniśmy przepłacać za kursy językowe? Oczywiście kursy, szkoły językowe jak najbardziej, ale myślę też, że taka praca własna zależy to od konsekwencji, od wytrwałości, od samodzielnej pracy. Natomiast myślę, że cena to nie jest podstawowe kryterium z pewnością. To ciężka praca, a nie wydane pieniądze na szkolenia i drogie kursy decydują o tym, czy nauka się opłaci i pozwoli na swobodne porozumiewanie się. Przesłona, czas naświetlania, długość ogniskowej. Dla wielu z nas to czarna magia. Dla studentów pasjonujących się fotografią to chleb powszedni. Jesteś jednym z nich? Poznaj ma dla Ciebie ciekawe propozycje. Fotografia jest obecnie bardzo popularnym hobby wśród studentów, lecz czy uważają oni to skądinąd nie tanie zajęcie za pasję, czy raczej modę? Obecna fotografia jest modą i to modą zgubną, gdyż każda masowość sprawia, że zanika artyzm, także traci to swoją wyjątkowość. Młodzi ludzie nie mają za bardzo co robić, dostają pieniądze od rodziców, kupują dobre aparaty, a nie o to chodzi, żeby mieć właśnie dobry sprzęt, a żeby robić to z pasją. Taką pasjonatką jest Agata, dwukrotna laureatka konkursu fotograficznego UAM Moją Uczelnią. Prężny, ambitny i utalentowany fotograf, mający na swoim koncie nie jeden sukces. Inspiracje sięgają troszeczkę korzeni rodzinnych, bo już mój wujek robił zdjęcia, a też moja mama się interesowała i w sumie widząc ich sprzęt, widząc ich akcji, stwierdziłam, że byłoby fajnie też się fotografią zająć. Faktycznie fotografia teraz staje się troszeczkę modna, ludzie robią zdjęcia wszystkiemu i wszędzie, jest to fotografia nieświadoma, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też kwestia obracania się w jakimś konkretnym środowisku. Wśród moich znajomych ludzie robią fotografię z pasją. Poznańscy studenci interesujący się fotografią mają możliwość rozwoju, a to za sprawą imponującej ilości wystaw i konkursów odbywających się w naszym mieście. Studenci mają możliwość chodzenia na wystawy, dyskutowania z artystami, fotografami, mogą brać udział w konkursach krajowych organizowanych przez różne stowarzyszenia fotograficzne. Jeżeli ktoś chce, to może tą drogą pójść. Głównymi ośrodkami, wokół których skupiają się takie inicjatywy, jest Centrum Kultury Zamek i Uniwersytet Artystyczny. Dzięki nim adepci fotografii mogą nie tylko oddawać się artystycznemu uniesieniu, ale także zarobić na przykład na nowy sprzęt. A teraz przegląd najważniejszych informacji z akademickiego Poznania. Wizytą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym rozpoczął się cykl Drzwi Otwartych poznańskich uczelni. To doskonała okazja, aby zapoznać się z ofertą dydaktyczną wydziałów, porozmawiać ze studentami oraz choć przez chwilę poczuć akademicką atmosferę. Najbliższe drzwi otwarte już 29 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Przyjdźcie i przekonajcie się, co to znaczy być studentem. Jeżeli wydaje Ci się, że podróż do krajów skandynawskich możesz odbyć wyłącznie palcem po mapie, to jesteś w błędzie. Przez cały miesiąc w Poznaniu będzie można poczuć się jak na północy Europy i to nie tylko za sprawą niskich temperatur. 13 lutego rozpoczęła się druga edycja festiwalu Nordisk, którego współorganizatorem jest Katedra Skandynawistyki UAM.
Do 10 marca będą odbywać się liczne koncerty, projekcje filmowe, wykłady oraz kursy językowe. Szczegółowy program znajdziecie na tej stronie internetowej. Jeziora i rzeki wprawdzie jeszcze zamarznięte, ale już niedługo przyjdzie wiosna, a wtedy, jak co roku, z ofertą do m.in. studentów wychodzi koło żeglarskie działające przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Wiosenny kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego to jedna z propozycji. Wykłady w każdy wtorek o godzinie 18.30 w Kolegium Juridicum Novum. Wszystkie studenckie szczury lądowe zachęcamy do wejścia na pokład i na tę stronę internetową. Kto zdobędzie koronę najpiękniejszej mieszkanki akademików? Dowiemy się już 1 marca. Podczas gali finałowej w klubie Budda Bar 15 studentek powalczy o tytuł Miss Domów Studenckich 2012. Imprezę swoim patronatem objęła redakcja Kuriera Akademickiego. Kończy się sesja, zaczyna się zabawa. Stąd inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, by zorganizować cykl przeglądów kapel studenckich Out of Sesja. 16 lutego studenci bawili się na czwartej już edycji imprezy. W klubie pod Minogą zagrali Skrzynka Ryżów, V-Unit, Living on Venus i Dot. Blok koncertowy był bardzo różnorodny, dlatego każdy znalazł brzmienie dla siebie. Co najważniejsze, było głośno, wesoło i do rana, czyli impreza udana. To już wszystko na dziś. Piszcie do nas i zaglądajcie na naszego Facebooka. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Cześć.